Witam was, kochani, gorąco i serdecznie. Jestem Yuken, a przed nami 14 odcinek Supermarket Simulator, czyli stworzenia własnego sklepu marzeń, supermarketu marzeń od zera do milionera. Moi drodzy, w poprzednim odcinku, był to taki troszkę odcinek w zasadzie żartobliwy, na zasadzie, czy mogę być winny grosika. Wyszedł on śmiesznie, także jak ktoś nie widział, to zapraszam do oglądania. W tym odcinku, moi drodzy, jak zobaczcie właśnie, zaczynamy od tego akcentu, że po pierwsze, mam ponad 40 tysięcy na koncie i to, są jeszcze celowo puste półki przygotowane na nowe produkty. Natomiast, moi drodzy, tu się nasuwa pewien wniosek. Zobaczcie, 50 level sklepu, a więc możemy kupić ten ulepszenie, na które czekaliśmy i zaraz to zrobimy. Wskoczę aż sobie na zamrażarkę, żeby wam pokazać, co chcemy kupić, ale przypuszczam, że to całe nam się nie odsłoni, tylko niestety mały kawałeczek. Ale ten mały kawałeczek nas uratuje do tego, co będziemy kupowali w licencjach na, niestety, dopiero 55 levelu. Tu mamy magazyn i nim dzisiaj się również, widzowie, zajmiemy. Jak widzicie, kartony są z regałami, poskładałem je, ja jakoś tam testowałem ten magazyn. Jest to dosyć tak uciążliwe, ale właśnie, może zatrudnimy magazyniera, może rozbudujemy ten magazyn, zobaczymy, na ile nam kasy starczy na wszystko. Zaczniemy od podstawowej rzeczy, widzowie. Oczywiście tradycyjnie nie będę płacił rachunków, nie liczcie na to. Nie no, coś tam czasem płacę. Mamy licencję dopiero od 56 levelu, 3 lub 2. 2, 3. No to myślę, że do tego 56 levelu te pieniądze uzbieramy. Dlaczego powiedziałem, moi drodzy, że troszkę schody się zaczęły? No nie powiedziałem tego bez powodu, powiedziałem to na tej podstawie, że... moi drodzy, no sprawa wygląda troszeczkę... Nie, że kłopotliwie, no nie powiedziałbym, że kłopotliwie, natomiast... trudno się robi. O, to będzie dobre określenie. I samo zbieranie kasy nie jest tu jakimś może problemem, widzowie. Tak? To od razu chciałbym wyjaśnić, że samo... zbieranie kasy, bo jak widzicie, mamy te 40 tysięcy, ale coraz wolniej wchodzą te levele, bo ja nie pamiętam, czy miałem chyba 47 level w tamtym odcinku, w którym mówiłem, że zaczynamy zbierać kasę i naprawdę przesiedziałem ładnych parę dniówek, to chyba 3 lub 4 dniówki musiałem spędzić, aby wbić jeden level, także zobaczcie, że żeby wbić ten 56, żeby kupić licencję, trochę czasu nam zajmie, ale myślę, że twórcy gry właśnie tak to przemyśleli, żebyśmy mogli sobie kupić ulepszenie, przygotować się, uzbierać kasę, a później kupić towar, który chcemy. No właśnie, tak też myślałem, widzowie, tak też myślałem. No cóż, na razie nasz plan, a czekajcie, bo ryby, to wiecie co, to my, dobra. Tak też, widzowie, myślałem. Nic się nie pomyliłem, to od razu zrobimy porządnie. Tutaj są ryby, to tutaj dalej też będą ryby. No nic, no to troszkę poprzestawiamy tu w takim razie. Już się przygotujemy. Z dwie lodówki kupię, z dwie zamrażarki na przyszłość, ale nie teraz, widzowie, bo pierwszą rzeczą, jaką chcę kupić, nie potrzebujemy towaru i to jest oczywiście nasz plus, natomiast zobaczmy ten magazyn, cyk, cyk i kasa się skończyła. No dobra, weźmiemy kredyt. Tą kasę szybko odrobimy, także akurat ja się tutaj o kredyt nie martwię, nie patrzę, bo kasę, moi drodzy, bardzo, bardzo szybko odrobimy, także o to się nie bójcie. Ulepszyłem magazyn na full. A, tak to się ulepszyło. No dobrze. Zobaczymy, jak sobie to poustawiam. Zobaczymy, jak się zatrudni pracownika. Aczkolwiek ten magazyn, jeśli jest na full, to nie jest to magazyn, którym bym nazwał dużym magazynem. No niestety, widzowie, niestety. Tu nic nie będę przestawiał. Zostawiamy to tak, jak jest. Bardziej skupię się tylko na tej części, a kombinuję dlatego, że tu mamy ryby. Tutaj też się zaczęły ryby. I nie chciał już bym robić... A moi drodzy, bajzlu, nie wiem, czy chciałbym tutaj troszkę ciaśniej zrobić, no... No teoretycznie coś tam bym mógł, ale jakbym miał taką ciasnotę, widzowie, zrobić, to chyba bym podziękował i nie chciałbym, żeby ten główny ganek był taki ciasny. Więc no najwyżej te lodówki trochę się... Nie, w życiu, to musi tak zostać, jak jest, widzowie. To musi tak zostać, ewentualnie coś takiego... Ewentualnie tyle możemy przesunąć, ale to nam niewiele zmienia do lodówek, także no trudno. Chyba, że coś innego wymyślę. Natomiast tak, dwie lodówki kupię, dwie zamrażarki, niech już sobie stoją. Na razie w zamrażarkach będą kurczoki, które nam, widzowie, schodzą jak głupie, także to już sobie kupmy. Po prostu się przygotowujemy do tego, co musi nastąpić w najbliższym czasie.
czyli do tej licencji. No, kasa się kurczy, widzowie, kasa się kurczy. O, to sobie po prostu na razie wstawię jakieś lodówki, zobaczymy jak to później urządzimy. Oczywiście nie będą one na razie stały puste, bo czymś je tymczasowo zapełnimy. To czekajcie, skoro są jedne sushi, to tu by były drugie. No i właśnie, i zobaczcie ile nam to... muszę to przemyśleć, tylko... No tak brzydko to będzie wyglądało, nie? Że tak się... Znaczy wiecie, ja to mogę zawsze poprzestawiać, wy wiecie, że ja lubię dokładnie i się czepiam jakichś tam szczegółów, ale... No sami widzicie, że za ładnie to nie będzie. Sami, moi drodzy, widzicie, także... Znowu nam ten dzyndzel tu wyszedł, no niestety, jak ja uwielbiam te dzyndzle. No nie, tak to nie może być, więc jeżeli bym chciał iść równo z zamrażarkami, musiałbym iść równo z półkami. Tu bym nie chciał znowu półek zabierać, bo to tak jest akurat idealnie, zobaczcie, ten dział chemiczny mi tutaj pasuje, także no coś będę musiał wymyślić, ale jeszcze się nie zastanawiam nad tym. Słuchajcie, zastanowimy się nad tym, widzowie, później. Zobaczmy tylko, ile możemy na maksa. No to załóżmy, sugerujmy się tą lodówką. O, niech ta lodówka będzie wyznacznikiem, jak te półki mają biec. Niech to będzie, widzowie. Aha, tylko tam jest ściana. No dobra, no ale to już się przygotowujemy do rozbudowy kolejnej, która pewnie tak szybko nie nastąpi, bo powiem wam, dlaczego, jeszcze raz, dlaczego mówię, że się schody zaczęły, widzowie. No dlatego się schody zaczęły, że... Dlatego, widzowie, zaczęły się schody, że teraz będą nas po prostu w rozwoju ograniczały te levele. Myślę, że nie kasa, tak? Myślę, widzowie, bo tam wstawiłem lodówkę. No widzicie, także nie. To tak by tutaj nie mogło być. Aż się prosi, żeby te lodówki z rybami wstawić tu pod ścianę i to nam rozwiąże problem na razie, tymczasowo. Po prostu niech lodówki z rybami stoją tu pod ścianą i jakby no to też nie jest jakiś plan przyszłościowy, bo to się zmieni pewnie z czasem. Wszystkie trzy lodówki z rybami niech tu stoją pod ścianą. No cóż, jakby nie patrzeć, też ryba, także to też sobie przestawimy. Tam są już szynki, także spoko. O, to niech to tak stoi, a tamte półki niech stoją tak jak stały. Tu zawsze można jedną lodówkę na coś wstawić i tak zamrażarki na razie chcemy dostawić. Nie ma potrzeby, słuchajcie, wypełniać tego jakoś tam w tej chwili. To nie jest plan na dzisiejszy odcinek, my chcemy się zająć magazynem, widzowie. No, dobrze by było zatowarować ten magazyn, z tego co gdzieś tam się orientowałem, to aby pracownik nam nosił towar, to musi on być na półkach w magazynie, to nie będzie tak, że przyjedzie dostawa i pracownik bierze i uzupełnia. A więc to jest niestety minusem, więc tak czy siak ja będę musiał, słuchajcie, z tymi kartonami, kurczę, latać do magazynu i pytanie, czy ja się tam odnajdę, bo na przykład bardziej się odnajduję, moi drodzy, w tej chwili w sklepie niż w tym magazynie, tam jest inny rodzaj półek, zresztą zaraz zobaczycie. Dobra, no niech tak zostanie, tak jest okej, tu musi tak zostać, teraz nie ma co zmieniać, a tutaj... No tutaj też cudów nie wymyślimy, także musi to tak zostać, moi drodzy, zobaczmy, co tu jeszcze kupiliśmy. Zamrażarkę na zapas kupiłem. Generalnie jakbym się bardzo uparł, to te trzy zamrażarki też by można przestawić wtedy, żeby tam takiej ciasnoty nie było, ale z drugiej strony one mi jakoś, widzowie, nie przeszkadzają, słuchajcie. Nie wiem dlaczego, tak się jakoś przyzwyczaiłem, słuchajcie, do tej ciasnoty, zobaczcie. To nie jest tak źle z tymi trzema zamrażarkami, jest okej. Nie wiem, czy jest sens je tu stąd zabierać. Niech sobie będą, jak już coś wymyśliłem i to... mi się jakby podoba i sprawdza, to po co to będziemy, widzowie, zmieniać? Czy ja wiem, że możecie napisać w komentarzach, że wam się akurat nie podoba, zrozumiem, ale mi się akurat podoba. Dobra, jeszcze jedna lodóweczka. Tutaj tak samo możecie powiedzieć, że się za ciasnota, no ja tak samo się zgodzę, ale widzę, że strasznie nas, słuchajcie, w rozwoju tutaj jednak czasem to miejsce ogranicza. Oby nam przy zakupie nowych licencji nie zabrakło, słuchajcie, miejsca w zamrażarkach, więc tu jeszcze spokojnie dwie, trzy, do trzech zamrażarek byśmy byli w stanie wstawić. No tu nie chciałbym za bardzo przesuwać, może o kawałeczek, ale to nie jest plan na dzisiejszy odcinek również. Tu zawsze też lodóweczkę na coś można wstawić, albo od razu tą wstawić tam. I to będzie temat taki, jeśli chodzi o to, zamknięty. Nie kupujemy licencji, bo jak widzicie, no nie mamy, widzowie, levelu, więc...
o licencji możemy pomarzyć. A, to tak tu było, dobrze. Tak tu było. Okej, okay, to niech tak zostanie. Niech tak zostanie. A tutaj na razie niech sobie tam tak będzie. Ja wam też pokażę, co tu zrobiłem, co tu wywinąłem. Chyba tu. Patrzcie, cały regał w papierach toaletowych, bo te papiery toaletowe, moi drodzy, tak schodzą, jak oszalałe, że ja no po prostu no nie ogarniam, nie? Nie ogarniam, także na razie tymczasowo to wypełniłem, ale teraz do mnie dotarło, że to będzie miało minus przy tym, co będziemy dziś robili, czyli przy pracowniku i przy magazynie, bo jeśli te papiery się tu sprzedadzą, a na magazynie będą kolejne, to pracownik będzie je uzupełniał tak, jak leci. Więc ja wpadłem na pomysł, żeby to mi dobrze działało z pracownikiem, że ja sobie po prostu ustalę, które produkty będę sam udostępniał, chciałem powiedzieć, uzupełniał. Załóżmy, że te, które tutaj są blisko kasy, typu kawy, to ja, a te gdzieś tam na samym końcu, typu, nie wiem, te soki, te mąki, te rzeczy, które stoją, no tak jak stać powinny już. Zobaczcie, wszystko mi się udało, tak zarabiałem, tak handlowałem, że uzupełniłem wszystko na full do dołu. Znaczy, no nie idealnie, no bo to wiadomo, zależy ile w kartonie było. Tych ziemniaków, jak widzicie, też jest cała masa na dole, no bo te ziemniaki faktycznie schodzą. Więc myślę, że te rzeczy typu papier czy ziemniaki, tu mamy całą w ogóle półkę z ziemniakami, także jak widzicie, ich nie brakuje. Ale naprawdę ziemniaki schodzą i uwierzcie mi, że taka półka to byłoby zbyt mało na ziemniaki, bo by się one skończyły. Znaczy wiecie, jeść nie wołają te ziemniaki, nie? Pomyślimy, będziemy przestawiać. A tu jest sama chemia. Nie, tu nie ma chemii. To jest tą płatki. Tutaj jest też bardzo dużo, tak samo analogicznie, tego mleka. Więc ja myślę, że produkty, które kupilibyśmy dla pracownika, żeby on uzupełniał, to mogłyby być, nie wiem, czokapiki, te chipsy bipsy, czy tam honey tam bis, tak? Te typu tam ketchup, majonez, ostry sos, pieprz, sól, tego typu rzeczy tutaj, które są. Te typu ryż, spaghetti, jak najbardziej myślę też, no i tych wszystkich płatków kukurydzianych, cukrów. Ewentualnie nad chemią też się zastanowię, bo tutaj zawsze się to kończy, więc myślę, że te produkty jak najbardziej, żeby pracownik mógł uzupełniać. Tutaj jak widzicie też był papier toaletowy, ale z niego zrezygnowałem, także też na chemię mamy jedną półkę wolną. Na razie jej nie zapełniłem, bo tak aż tak nie schodzą te produkty, żeby jakoś się tutaj rozpychać. Bardziej te tabletki, słuchajcie, do zmywarki. Znaczy to nie jest, to jest jakieś do kibelka coś tam. Chyba jakaś kostka. Także tak mi się wydaje przynajmniej, bo nie mam pojęcia, co to może być innego. To bardzo też mocno schodzi, ale też jest no, na całym regale, no to bez przesady, widzowie, no nie szalejmy. Tutaj też zobaczcie, te chyba płyny do płukania bardzo dobrze schodzą i też są na całym regale. Także no tak samo z chlebkami, no ale chlebki wiadomo, że schodzą. To jest oczywiste. Dobrze, moi drodzy, co my tu mamy? Tutaj mamy pełne, no to tu nie ruszajmy. Tutaj też jedna lodówka czeka na jakiś napój. Jak się taki pojawi, jak widzicie, wszędzie nie pouzupełniałem tego idealnie do dna. No bo po prostu sugerowałem się tym, że no nie, bez sensu, żeby kartony się walały, bo nie wiem, czy widzicie, ale udało mi się do perfekcji doprowadzić sklep, widzowie, w końcu. Zero walających się kartonów, no bo to, co jest tutaj w magazynie, to absolutnie nie jest walającym się kartonem, tylko regałem, które jeszcze nie wiem, jak poustawiam. Może byśmy, wiecie co, zaczęli od tej strony, bo ja na pewno, powiem wam szczerze, ten komputer chciałbym, żeby tu przy wyjściu stał. Ja chcę mieć dostęp do komputera jak najbliżej, że po prostu wbiegam po tych schodach i od razu z niego korzystam. Jeśli miałbym, słuchajcie, produkty, oczywiście nie kupimy tych produktów w dzisiejszym odcinku wszystkich, bo jak widzicie, no nie mam tyle kasy, więc ja to będę musiał jakoś pewnie z czasem uzupełniać. Tak mi się, widzowie, wydaje. Więc, no może komputer obrócimy wtedy, tak? Tutaj gdzieś bliżej wejścia, ale jednocześnie. O, plusem jest tego, że jak ja tu dobiegnę i kliknę na komputer, to i tak do niego usiądę, także wiecie, on nie musi. To może sobie stać. Wiadomo, że nie uzupełnię, widzowie, magazynu regałami. Te regały oczywiście już tu stały, ja je kupiłem jakoś tam wcześniej. No tak może być. Znaczy regałami chyba uzupełnię, nawet dzisiaj to zrobię, ale towar nie włożę na regały. No bo tego towaru będzie sporo, ale myślę, że jak już się wezmę za to układanie tego towaru, no to też jakoś tematycznie chyba, żebym ja sam się przede wszystkim nie pogubił, bo tak jak mówię, widzowie, jest to tak dużym minusem,
O, na dół można kurczaki będzie powrzucać, bo to są duże kartony. Jest to, słuchajcie, tak duży minus. Oj. Oj. Coś tu spierdzieliłem. Czekajcie, jak to naprawić? No dobra, no to w takim razie możemy te regały ociupinkę, słuchajcie, przesunąć. Tu nic nie... Tu nic nie zyskamy, a tam będzie to ładniej wyglądało. Nie przemyśleli tego twórcy gry. Tak mi się wydaje, że nie przemyśleli, jeśli chodzi o rozmiary regałów. No dobra, to już tak musi być. Dziwne te regały, nie podobają mi się, no ale wiem, że no w magazynie, no to... Także tu będziemy jakoś tematycznie po półkach rzucali, czy może, nie wiem, cała półka na jakiś konkretny produkt i myślę, że te najlepiej sprzedające się produkty wtedy, które szybko schodzą, ale też chciałbym zrobić tak, żebym sam się nie pogubił, żeby były jakieś działy, że na jednym regale czy na dwóch regałach jest na przykład chemia, na innych są, nie wiem, płatki kukurydziane, na trzecich jakieś jedzenie. Oj, nam się regały skończyły, to wszystko? Serio? To czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to jeszcze z 10 regałów bym zamówił. Czy mnie stać na to? No trudno, widzowie. No przecież... Czekajcie, ale regał kosztuje 200. To 10 to jest 2000. No życie, widzowie. My tu na nic kasy nie potrzebujemy w tej chwili. A wiecie, że ja biorę te kredyty i za chwilę je szybko spłacam. Bo ja już tak mam. Także zrobię tam... Znaczy dniówkę to nie. Pewnie dwie, bo doszliśmy do takiego momentu, moi drodzy, że jedna dniówka to już jest powyżej 4000 sprzedaży. Doszliśmy do tego momentu, także bardzo fajnie, więc ja już też czekam z niecierpliwością na... z niecierpliwością czekam, słuchajcie, na nową licencję, żeby zobaczyć, czy padnie rekordowe zamówienie. Tu by chyba weszły na długość te regały, tak jakbym sobie życzył. Więc ja to trochę źle może przemyślałem, widzowie. Ale z drugiej strony, co nam to da? Zaraz to ogarniemy. Teraz to ogarniemy, nie bójcie się, wiecie, że ja lubię przestawiać. Lubię to jakoś tam ustawiać, przestawiać. Tu mi, żeby ktoś po regale nie pojechał. Ostrożnie biorę, bo ostatnio mnie tu gościu rozjechał, słuchajcie. Życie. No wiadomo, że jakieś produkty musiałbym kupić, jeśli chciałbym magazyniera zatrudnić, więc ja nie wiem, czy zrobimy to na pewno w tym odcinku, czy nie zostawimy tego sobie na następny odcinek. Widzowie, a to już dupa, to tutaj jest inaczej pewnie. Dobra, wiecie co? Czyli to musimy inaczej ogarnąć. Już wiem chyba, jak oni to przemyśleli. To takie trochę głupie, że trzeba się domyślać. Tu na pewno wejdą dwa. No i dobrze. No to i w tym momencie, czy te drzwi nam są tu... No są, bo ja będę tutaj wbiegał, towar wnosił. Skoro będę wbiegał, wnosił towar, to muszę mieć konkretne wejście, ale takie mi wystarczy. Tu mi nic nie będzie to przeszkadzało. Dobra. Czy to musi być w tą stronę i przypuszczam, że tu na długość wejdą trzy regały, bo jeśli nie, to będzie to bardzo dziwne. Ale tak mi się wydaje, że wejdą... Nie no, więcej. Ja pierdzielę, ale to jest suchar. Ale to jest suchar, widzowie. No to nie, no to jeżeli tak... I tak źle, i tak niedobrze, no. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jak to zrobić? To jest trochę dziwne, bo tam zostaje takie... Ja bym to chciał jakoś... Jeszcze na środku będą, więc nie bójcie się, regały się zmieszczą. Nie wiem, czy na środku nie zrobię takich podwójnych, że dwustronnych. Dlatego ja to staram się, słuchajcie, w tej chwili ogarnąć, bo to mi da... O, to ja może niepotrzebnie, słuchajcie, się bawię tymi... Dobra, już wiem, co zrobię. Zaraz zobaczycie, widzowie. Mam pewien pomysł. Czy on wypali, to się zaraz przekonacie, ale... Może by nam to dało jakiś, nie wiem... jakiś komfort pracy. Zaraz się przekonacie. Jeżeli już tak się nauczyłem, słuchajcie, te miejsce gospodarować, to może mi się uda w tym, no w sumie małym magazynie, bo nie oszukujmy się, magazyn jest bardzo mały, jak na market. No bo to już jest full rozbudowany, słuchajcie, magazyn, już bardziej go nie rozbudujemy, już nie ma opcji. Ale suchar, myślałem, że wejdą na styk, a tu się okazuje, że nie. Łe, ale lipa, widzowie. No dobra. Dobra, no lipa straszna, tu by się światła też przydały.
dla mojego własnego komfortu. To czekajcie, to jest lipa troszkę z tym. To trochę inaczej to widziałem. Ale dobra, nie będziemy teraz się zastanawiać, czy lipa, czy nie lipa. Ja mam, widzę, taki pomysł. Teraz jest pytanie, czy tamten regał na pewno nam jest tam potrzebny, czy nie lepiej... Może lepiej tak zróbmy. Ale ja jeszcze nie wiem, czy ten pomysł wypali. Nie wiem, czy się z miejscem uwiniemy, moi drodzy. Więc na razie się nie nakręcajcie, czy to się uda, bo to się dopiero okaże. Znaczy wiecie, szanse, że się uda, zawsze są pół na pół. Jak to się mówi. Albo się uda, albo się nie uda. Nie ma, widzowie, innej możliwości. Ja zawsze mówię, że nie ma czegoś takiego jak prawdopodobieństwo czegoś, że zawsze prawdopodobieństwo jest pół na pół. Albo się uda, albo się nie uda. I to tak samo, zobaczcie, ludzie w totolotku liczą jakieś prawdopodobieństwo wygranej, a ja uważam, że prawdopodobieństwo jest 1:1. Albo się uda, albo się nie uda. Trochę ciasno, ale... A tutaj jakby to było? Zaraz zobaczymy, jak to z komputerem by się miało. Wiecie co? To nie. To nie. Troszeczkę... Dobra. To jest dobry plan. To byłby dobry plan, ale i tak nam nic nie zmieni, bo tu regał i tak nie wejdzie. Wiecie co? Przesuńmy to kawałek i będzie więcej miejsca. Ja będę miał komfort, a i tak nic nie zaoszczędzimy przecież, moi drodzy. No bo co możemy zaoszczędzić? Ej, dalej. Rób mi ten regał. Rób mi, chłopie, ten regał. No dalej, co tu mi na czerwono się świecisz? Kurde. Z tymi regałami, widzowie, wiecie co? O. Chciałem to bardziej zrobić na styk, ale jak pomyślałem, że to ja będę musiał tam w większości biegać, ten towar ładować, ja chcę mieć komfort pracy. Tu już chyba nam więcej regał nie wejdzie, ale możemy... Nie, na pewno nam nie wejdzie. To już jest więcej jak pewne, że nie wejdzie. Okej, ale to się będzie miało, kurde, ten plan nijak do komputera. Ale najwyżej, widzowie, zrobimy tak, że jednego regała nie będzie. I będzie sobie stał komputer. Komputer ważniejszy. Dla mnie wygoda zamawiania towaru jest najważniejsza. Już powiedzmy, żeby ci pracownicy tędy chodzili, żeby było szybciej dla nich, no to ze względu na pracowników odstawiłem ten komputer, bo jak był on postawiony, tak jak widzieliście poprzednio, zasłaniał przejście, to niestety pracownicy nie chcieli przez te drzwi chodzić. O, ja tutaj wiem, że jakbym się uparł, to bym jeszcze jeden rząd dostawił. Na razie myślę, że mój komfort wrzucania tutaj towaru jest ważniejszy, bo jeśli ten regał miałby, nie wiem, stać... Słuchajcie, widzowie, zobaczcie. Jeśli ten regał... Znaczy, też teoretycznie nie ma tragedii. Kurde, jestem niezdecydowany teraz, jak taka przysłowiowa kobita. Nie mówiąc już brzydko baba. Dlatego ja wiele rzeczy projektowych będę zawsze robił, słuchajcie, poza odcinkami. Ja myślę, że się umówimy tak, bo ja i tak w tym odcinku, słuchajcie, nie... W tym odcinku i tak nie zapełnię tych półek, no bo już kasy nie mamy. Więc myślę, że to będzie lepiej zrobić po prostu już poza odcinkiem. To całe projektowanie magazynu, bo zaraz może mi wpaść pomysł do głowy zupełnie odwrotny do tego, co zrobiłem teraz. Za chwilę wymyślę coś jeszcze inaczej. Znaczy raczej nie, ale no szanse zawsze są i to znowu pół na pół. Albo wymyślę, albo nie wymyślę. Tylko co mi to by dało, widzowie? Co by mi to dało? To już by mi tu kompletnie nic nie dało, jakbym tak na chamsko... Nie, no tak się nie upchamy w życiu, bo tu nie wejdzie ten regał. To i tak nam nic nie da. Te regały i tak muszą być pod ścianą. Lipa straszna. Widzicie? I będę musiał rozkminiać teraz. Teraz będę musiał rozkminiać, jak to ogarnąć. Bo miałem pewien plan, żeby jeszcze jeden rządek wstawić. W taki sam sposób, ale... Widzę, że to w ten sposób no po prostu mi nie wypali. A myślę, że tak podwójnie to by było całkiem spoko. Czyli wybrać ten środek i po prostu na środku podwójny rząd. To będzie trochę tych regałów. Tu będzie, no... Było 10, plus 10 kupiłem, czyli będziemy mieli, widzowie, moi drodzy, 20 regałów. No tu bym bardzo chciał też wstawić ten regał, ale z tym komputerem nic nie zrobię. Jedynie mogę go kawałek jeszcze spróbować przesunąć, dosłownie o ciupinkę. Znaczy się w tę stronę, widzowie, w tę stronę, ale ile go mogę przesunąć, no. Nie wiem, z tyle.
No w sumie przejście jest, ja będę miał wygodniej. Zobaczymy, czy regał wejdzie. Ej, regały się kończą. Już tyle regałów? O kurde, to widać, że jeszcze zabraknie mi regałów według mojego. Dobra, widzowie, no to ja muszę jeszcze sprzedawać. To tym bardziej w tym odcinku tego nie zrobimy. Jak widać, muszę jeszcze pohandlować, jeszcze żeby z 5 regałów kupić, a mnie już nie stać. Ja nie będę brał kolejnego kredytu, bo to nie jest dla mnie jakaś inwestycja ważna. Nad życie, wiecie. A i tak kupiliśmy dzisiaj przecież ogromne miejsce. Tu może jeszcze jeden bym wstawił, ale jak będę wbiegał z tymi kartonami, ja chcę mieć wygodę. Zresztą, kurczę, ja bym wolał, żeby to tak jakoś tutaj było przejście. Więc nie wiem, czy przypadkiem, wiecie co, nie zrobimy tak, że z tym pójdziemy do końca. Kto powiedział, że one muszą być równo według siebie? Zobaczcie, tutaj z 3 regały wstawimy na przykład. O, jak ja będę wbiegał z tym regałem, bo wiecie, ja już tak się zastanawiam, nie? Już tak, o, będę wbiegał, to tu sobie będę biegł i będę rozkładał. Dobrze. No to tak może być, tylko że z róże to tak nie pasuje do końca, jakbym sobie życzył. Jakbym miał co z tym komputerem zrobić, ale no... Tu go nigdzie na sklep nie wstawimy, słuchajcie, tu nie ma szans. Sklep jest za mały. Mogę go tu w drzwiach wstawić bardziej, ale to nic nam nie zmieni, bo schody i tak przeszkadzają. Już widzieliście ostatnio. Więc to może być tylko tak, a wtedy te regały tutaj... Chyba, że dwa dać tak, ale dwa nie wejdą tak w życiu, tak? Nie, nie. Bez sensu. Widzicie, będę musiał rozkminić. Czy jeszcze trochę regałów trzeba dokupić? Tak, z 4. 4 myślę, że jeszcze powinny wejść. Także ja to sobie ogarnę, bo jak widzicie, chcę, żeby było równo, a wiecie, że jestem perfekcjonistą w tych sprawach. Szkoda, że tam na ścianie nie wszedł regał jeden. Tu by dwa mogły wejść, to wiecie co? Jeśli tu byśmy mieli takie szerokie przejście, no to już mogę się poświęcić i tu niech sobie będą, znaczy wiecie, no ten komputer, jak już bym się, no już się przyzwyczaję, aha, nie, no i dupa, no. Dupa blada, ale dobrze, żeby było równo, to zróbmy to chociaż tak. Widzicie, to nie jest tak, tutaj sobie go nie wstawimy, ja bym najchętniej go tak wstawił, ale to tak nie wejdzie. Nie ma tak lekko. Ewentualnie tak może stać ten komputer, że wbiegam i mam do dyspozycji. To tam jeszcze jeden regał można wstawić, chyba. Dobra, no no można. No szkoda, że za komputerem nie będzie kolejnego regała, no bo to... No, było zielone przecież, no. No, kurde. Powiem wam, że czasem mnie w tym supermarkecie denerwuje tutaj stawianie tych mebli, bo widzicie, no... Może teoretycznie byście mogli postawić, a nie możecie. Dobrze. No to... Jeszcze się nie zastanowię, jak to zrobić. Tak, żeby po prostu te najpopularniejsze produkty były na półkach, zakładając, że przynajmniej jedna półka na jeden produkt. Lub dwie, zależy jaki popularny produkt. Na dole bym powrzucał raczej kurczaki. Bo to są duże kartony, a kurczaki... No schodzą. No i co? No i światełek. No światełek parę możemy kupić. Chociaż wiecie co? Nawet nie ma sensu. Po co ja mam kupować światełka? A, tylko weź to teraz zdejmij, kurde. Chłopie. Widzicie? Za wysoko są światełka i teraz nie jest tak łatwo je zdjąć. A, to już nie będzie, widzowie, tak hop-siup. Nie zdejmiemy, bo za daleko nie sięgnę. No to musiałbym na regał wskoczyć. Albo na komputer może wskoczę. O, o! Wskoczyłem na stół z komputerem. Dobra, słuchajcie, tu jedziemy po oszczędności, widzowie. Może góra jedno się kupi światełko, ale też nawet nie czuję takiej potrzeby, bo tu jest... Czekajcie, może muszę podskoczyć i... W życiu tego nie złapię w ten sposób. Nie da się tak, widzowie. Dobra, nie zadziała, nie zadziała. Trudno. Ale nie chciałbym tu kupować, tam w magazyn pierdziele, nie będę inwestował. Tu źle dałem to światło, bo miało iść tu. Widzicie, źle, kurczę, zamontowałem.
Bo to tak nie widać, jak jesteś na wysokości, to... To tak nie widać do końca, gdzie rzucasz. No może tu będzie dobrze, co? Jeszcze źle. Kurde, widzowie, widzicie? Widzicie, to tak nie jest hop-siup, jak się wydaje wszystko. A na regał mogę wskoczyć? Już go. Dupa, na regał nie wskoczę. Nie da się wskoczyć, dobra. Trudno, tam jedno światło się kupi, to tam... Nic się nie stanie. Ciemno nie jest, narzekać nie można. Dobra. To moi drodzy, tak, ja tu sobie rozkminię, więc w następnym odcinku może porozkładamy po prostu już tutaj towar. Postaram się trochę kasy uzbierać, żeby to zatowarować. Na razie na nic, słuchajcie, kasy nie będziemy potrzebowali, bo zobaczcie. Tutaj w tej chwili... Licencje jesteśmy ograniczeni na poziom 56. I owszem... Ja bym chciał wszystkie trzy licencje kupić, więc możemy się tylko przyjrzeć, co nas będzie czekało, żeby tak sklep do tego przygotować. Już nie będzie pustych półek, bo mamy tak. Jakieś lody. Lody pizza, czyli przypuszczam, że to będą produkty do zamrażarki. I okej. Okay. Akurat nowe zamrażarki będą, damy radę. Teraz tu są jakieś produkty. Bir, wódka, whisky, wino. Więc albo będą to rzeczy do lodówki, albo będą rzeczy na półkę. Damy radę. Jakby jedno drugiego nie wyklucza. I trzecia licencja to jest cheese parmesan, cheese, czyli rozumiem, że ryż. Czyli pół na pół pewnie będzie półka i lodówka. Czyli prawdopodobnie tutaj będą lodówki nam potrzebne. No ale dlatego widzicie, nie chcę przestawiać tych zamrażarek. Tu także tutaj 2-3 zamrażarki wejdą. Jak się uprę, to może 4, no zobaczymy. Lodówki 2 powinienem jeszcze tu dostawić, ale nie muszę się jakby spinać, może wejść jedna, bo pamiętajcie, że tutaj w razie czego te lodówki się ustawi też i najwyżej tu po prostu nie będzie jeden rządek zamrażarek, będzie no... No nic nie zrobimy, widzowie. No nic z tym nie zrobimy. Na siłę też nie ma co, wiecie. Na siłę też nie ma co miejsca tutaj zyskiwać, bo to też nie o to chodzi, nie? To kompletnie, słuchajcie, moi drodzy, nie o to chodzi, żeby na siłę tutaj się upychać. No nie. To też musi wyglądać. Tym bardziej, że tak szybko kolejnej części już nie kupimy, bo nawet nie zaglądałem, ale już zobaczmy jako ostatnia rzecz na dzisiaj, moi drodzy. Bo niestety, ale... Kolejna sekcja to jest 52 tysiące, co jest do uzbierania oczywiście, no bo skoro 40 uzbierałem, no to 52, no to też uzbieram, tak? Level 55, aha. Kurde, widzowie, czyli to 100 tysięcy, czy ja bym był w stanie uzbierać na 55? A, czyli jest wcześniej sekcja, później licencje. Widzowie, 55 level... Patrząc, że ja robię 2-3 dniówki, żeby... Czekajcie, na 2-3 dniówkach... Gdzie 2-3? 3-4 dniówki wychodzą teraz na wbijanie levelu. Widzicie po tym pasku, on idzie bardzo wolno, ten pasek z punktami. Więc jeśli ja robię 4 dniówki, to 4 razy 4 to tak daje 16 tysięcy. Chodzi mi o to, zobaczcie, o co mi chodzi, że 55 level dopiero... Czy mamy 5 leveli? Oczywiście wiadomo, że pewnie z każdym levelem to jest trudniej, to jest oczywiste, widzowie. No ale załóżmy, że 4 dniówki na level razy 5 to jest 20 jakby dniówek, 20 dni. A 20 dni razy 4 tysiące, no to jest 80 tysięcy, czyli tyle możemy mieć na koncie. W 55 levelu, to jest wykonalne. Tak na logikę, oczywiście zakładając, żebym wiele towaru nie kupował, jakiś tam inwestycji nie robił, tylko tak w miarę uzupełniał, nie? Bo tam troszkę powyżej 4000 jest ta dniówka. Już dokładnie nie pamiętam. Szkoda, że nie ma billingu, gdzie byśmy mogli sprawdzić, jakie były sprzedaże. Mi tego bardzo brakuje, żeby wejść w komputer i widzieć, jaka była sprzedaż. Ale wiecie co? To 80 tysięcy i wtedy 50 idzie na tą sekcję. Jesteśmy mega szczęśliwi, bo nie ma problemu z lodówkami, z zamrażarkami. Wbijamy 56 level i kupujemy 3 licencje. I nam kasy starczy. I to jest idealny plan w tym momencie, widzowie. Także magazyn chcę na pewno, żeby było już mi łatwiej, bo już trochę, powiem szczerze, że już mnie trochę męczy bieganie z tymi kartonami. Często jak parę godzin to robię, to już mi się w głowie kręci od tego biegania. Szczególnie, że ja na shifcie biegam szybko często.
no bo tak mam. Więc chciałbym, żeby pracownik jakieś produkty mi tam uzupełniał, no ale tutaj jest moim celem i tu też przypuszczam, że 10 tysięcy będę musiał zarobić, żeby to zatowarować. Ale najpierw zastanowię się, jak te regały ułożyć. Jak to ma być, żeby to było jakoś równo, albo żeby było funkcjonalne i żeby miało sens. Żeby te regały mi jakoś... No po prostu spełniały swoją rolę. Zobaczymy, widzowie, zobaczymy, zastanowię się. Ewentualnie tu można jeszcze pomyśleć... To nie byłby głupi pomysł, bo to mi w bieganiu nie będzie przeszkadzało. Zobaczcie, widzowie. Ale to nic nie zmieni w zasadzie. Co to zmieni? To tu nic nie zmieni. Nie. W ten sposób to tu nic nie zmienimy, bo tu i tak nie wejdzie żaden regał. Bo gdyby wszedł tu mi jakiś regał, to by było spoko, nie? O, tak. To bym musiał tego wywalić, a to trochę bez sensu tego wywalać. Kurde, widzicie, to nie jest tak hop-siup wszystko, widzowie. To nie, nie jest to tak hop-siup, jak się wydaje. Z tym ustawianiem tego towaru tutaj. I tu na pewno chciałbym jeszcze z dwa. Zobaczę, dobra, słuchajcie, widzowie, ja to ogarnę poza odcinkiem. Fajnie, że oglądacie, fajnie, że zostawiacie łapki w górę. Komentujecie, bardzo jestem wam wdzięczny, bardzo dziękuję serdecznie i gorąco wszystkich was. Pozdrawiam, właśnie dla ciebie, drogi widzu, się ukłaniam na koniec odcinka, prosząc ciebie, że jeśli się podobało, żebyś zostawił lub zostawiła łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, aby ten kanał, ta sesja cała się nam lepiej rozwijała. Także będę bardzo wdzięczny, uśmiecham się do ciebie, kimkolwiek jesteś, uśmiechnij się, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!